wojna secesyjna, która toczyła się głównie na wschodnim wybrzeżu i na obszarze, gdzie się toczyła ta wojna, czyli mniej więcej gdzieś tak troszeczkę na północ od tam, gdzie szaleje w tej chwili Rita, aż gdzieś troszeczkę na północ tam pod Boston, na tym obszarze obowiązywało 100 różnych czasów lokalnych. Jakoś się udało prowadzić działania wojenne. Otóż gdyby państwo próbowali przejechać koleją w Stanach Zjednoczonych wtedy na przykład z Bostonu do San Francisco i chcieli zmieniać zegarek na lokalny czas, który obowiązywał na wszystkich przystankach, to musieliby państwo to zrobić 200 razy. W Europie było 81 czasów kolejowych. No, był z tym pewien problem. Był również problem z pojęciem czasu w filozofii. Problem czasu męczył filozofów od czasów świętego Augustyna. To święty Augustyn miał w zwyczaju powiedzieć, powiedział takie sławne zdanie, co to jest czas, wiem, kiedy się mnie nie pytasz. Otóż pojęcie czasu było fundamentalnym problemem filozoficznym i oczywiście jedną z osób, która pierwsza zajęła się na poważnie tym problemem filozoficznym, jego związkiem z nauką, był Isaac Newton. Dla Newtona czas był absolutny. Czas był bytem zewnętrznym od całego świata. Biegł sobie jednorodnie, jednostajnie, niezależnie od obserwatora, niezależnie od wszystkiego. Był jakimś absolutem, który trzymał w ryzach cały otaczający nas wszechświat. To pojęcie zakwestionował Immanuel Kant z Królewca, który w Krytyce Czystego Rozumu twierdził, że czas, oczywiście jest czas absolutny, ale ten absolutny czas każdy z nas obserwuje. I ten absolutny czas przez każdego z nas obserwacje, przez każdego z nas wewnętrzne przeżycie staje się naszym własnym, subiektywnym czasem. To pojęcie subiektywnego czasu Emanuela Kanta odegrało gigantyczną rolę w twórczości szwajcarskiego pedagoga pana Pestalozzi. Pedagogika pana Pestalozzi oparta była na takim pojęciu, które jest niezwykle silnie wbudowane w niemiecki język, nazywa się to Anschauung. Otóż my w fizyce to pojęcie Anschauung znamy pod nazwą Gedankenexperiment, myślowych eksperymentów, które były fundamentem analizy zjawisk fizycznych w twórczości Alberta Einsteina. Problem pomiaru czasu i tego, żeby wiedzieć, jaki jest czas, jest oczywiście, o czym mówił przed chwilą pan profesor Mankiewicz, jest związany z astronomią, jest związany z geometrią kuli ziemskiej. Oczywiście każdy mógł sobie zmierzyć lokalny czas, dokonując tych dwóch pomiarów, o których mówił pan Mankiewicz. Ale żeby przeliczać ten czas z Wołomina na czas do Pruszkowa, albo odwrotnie, w zależności od tego, kto państwa finansuje, to proszę państwa, trzeba wiedzieć, mieć umówiony jeden wspólny punkt gdzieś na tej kuli ziemskiej, jedną wspólną linię, ten zerowy południk. I spór o zerowy południk toczył się setki lat. Toczył się właściwie od rewolucji francuskiej. Od tego czasu, kiedy graf Laplace, który został pierwszym ministrem spraw wewnętrznych Republiki Francuskiej po obaleniu króla, zmierzył południk. Otóż to było pierwsze działanie ministra spraw wewnętrznych, proszę państwa, potem dopiero uruchomił tą maszynę do ścinania głów, ale najpierw zmierzył południk. Wpływ zresztą rewolucji na miary i wagi jest niezwykle ciekawy i wszystkich państwa zachęcam do przeczytania książki profesora Kuli o miarach i wagach, który ten problem w fenomenalny sposób przedstawia. Otóż, proszę państwa, problem tego czasu był niezwykle ważny i dopiero w 1884 roku ustalono na tzw. waszyngtońskiej konferencji południkowej, że zerowy południk przechodzi przez Greenwich. Jest tam obserwatorium i ten problem ustalenia tego zerowego południka przechodzącego przez Greenwich, że czas mierzy się, synchronizuje względem tego południka, to było coś tak strasznie ważnego dla ludzi w XIX wieku, że w tajnym agencie takiej
sztukoksiążce napisanej przez naszego rodaka Józefa Konrada, ten tajny, podwójny agent carski, który znajduje się w Anglii, ma za zadanie wysadzić co w powietrze? Obserwatorium Greenwich. Nie parlament, nie nic innego, tylko zamach terrorystyczny ma być na to, co naprawdę upadla ludność świata. To, co narzuca na ludzi ten straszny kajdan imperializmu z angielskiego. Zerowy południk, który przechodzi przez Greenwich. Otóż to był moment, kiedy zaczęto na poważnie mówić o synchronizacji czasu. Otóż człowiekiem, który straszliwie parł do tego, żeby wreszcie synchronizować czas na kolei, był hrabia Helmut von Moltke, szef sztabu kaiserowskiej armii. Dlatego, że Moltke już wtedy przygotowywał się do wojny. I dla niego fakt, że on nie wiedział, kto, gdzie, kiedy będzie przeprowadzał mobilizację, był strasznie ważny. On chciał dokładnie wiedzieć w swoim czasie, gdzie znajdują się wagony jego armii i gdzie znajdują się jego żołnierze powołani do wojny. I rzeczywiście to hrabia Graf von Moltke wymógł na tym, żeby wreszcie synchronizować czasy na kolejach europejskich. No i to się prawie udało, za wyjątkiem Francji. Bo we Francji oczywiście przez długi czas trzeba było zrobić wszystko, żeby było po francusku. W związku z tym we Francji na końcu XIX wieku czas na kolei był w istocie niezwykle skomplikowany. Mianowicie czas, było 5 czasów lokalnych, był inny czas w Lyonie, inny w Paryżu, ale na kolei obowiązywały 2 czasy. Jeden czas obowiązywał maszynistów i to był ten czas, według którego jeździł rozkład jazdy, a drugi czas to był czas de la gare, czas na dworcu. I czas na dworcu różnił się od czasu na kolei o 5 minut celem ułatwienia pasażerom niewielkiego spóźniania się na pociąg, ponieważ informacja o odjazdach pociągów podawana była w czasie kolejowym, ale na dworcach, w czasach dworcowych, w związku z tym jak przychodzili, to jeszcze zawsze było te 5 minut, pociągi jeździły dosyć punktualnie, w związku z tym pasażerowie mieli ten duży luksus. Przez pewien okres czasu ten czas dworcowy obowiązywał tylko pasażerów pierwszej klasy, więc to była jeszcze dodatkowa komplikacja, ale o tym już nie mamy za bardzo dużo. Otóż, proszę Państwa, pomiar czasu był fundamentalnym, synchronizacja czasu była fundamentalna, no i jeszcze się ona skomplikowała, bo pojawiło się urządzenie, które się nazywało telegrafem bez drutu. Z drutem najpierw, a potem zaraz bez drutu. Okazało się, że można synchronizować czas poprzez sygnały elektryczne. Na te sygnały elektryczne poruszały się strasznie szybko. Jednym z polityków, który zajmował się niezwykle synchronizacją zegarów, był minister spraw wewnętrznych, a potem spraw zagranicznych, a w końcu i prezydent Republiki Francuskiej, niejaki Raymond Poincaré. Raymond Poincaré miał wygodę w rozważaniu problemów czasu, ponieważ miał kuzyna, Henri Poincaré. Henri Poincaré, którego tutaj Państwo widzą, był zapewne największym matematykiem, jaki żył na świecie. Właściwie nie ma działu współczesnej matematyki, w którym nazwisko Poincarego nie byłoby takim kolumną, takim słupem, wieżą, na której cały gmach tego działu matematyki się utrzymuje. Państwo mogli czytać takie różne głupawe książki popularno-naukowe poświęcone teorii chaosu i takich różne rzeczy. Cała teoria chaosu jest zawarta na 4 stronach w publikacjach Henri Poincaré, tylko większość ludzi tego nie czytała, potem sobie przypomnieli, prawda, i potem się okazało, że on prawie wszystko powiedział, tylko że można to rozwijać i tak dalej, ale oczywiście fundamenty znowu położył Poincaré. Topologia algebraiczna. Ale Henri Poincaré miał jeszcze jedną cechę. Podobnie jak angielski matematyk, który niestety zmarł bardzo młodo, Clifford, Poincaré wierzył, że nauka ma służyć ludziom. I w związku z tym równo ze swoją pracą naukową napisał w swoim życiu 800 prac naukowych. Poświęcił napisanie książek, które dzisiaj powiedzielibyśmy książkami popularno-naukowymi. Tu widzą Państwo kładkę Nauka i metoda, Science et méthode. Jeszcze jest poprzednia książka, Nauka i hipoteza. I te dwie książki Poincarego, Matematyka i fizyka, stanowiły absolutny kanon każdego wykształconego człowieka w końcu XIX wieku. Wszyscy czytali te książki.
To była podstawa, która formowała myślenie pokoleń ludzi. Poincaré był pozytywistą naukowym. I w pozytywistą naukowym, to jest takie sławne zdanie, nauka to fakty. Tak jak dom zbudowany jest z kamieni, tak nauka powstaje z faktów. Jednakże sterta kamieni nie jest domem. Podobnie zbiór faktów niekoniecznie tworzy obraz naukowy. Poincaré uważał, że może budować naukę wyłącznie znając fakty. I dlatego chodził dookoła tego, co dzisiaj nazywamy teorią względności, ale nigdy nie odważył się na zbudowanie z tych kamieni, których miał więcej w kieszeni niż Albert Einstein, domu, dlatego że nie wierzył w te fakty. Między innymi doświadczenie, o którym za chwilę będę mówił, doświadczenie Michelsona Morleya, które udowodniono, ale wyłącznie z dokładnością do jednej 100-milionowej części, że nie ma eteru, to nie było dostarczający dla Poincarego argument, żeby wyrzucić istnienie eteru w ogóle do śmieci. To był tylko fakt doświadczalny. Poincaré zawsze się bał, a jak ktoś zrobi troszkę lepszy pomiar i się okaże, że jednak ten eter jest. Nawet napisał taką pracę, w której zbudował model eteru, w którym właśnie do 10 do minus 8 tego eteru by nie było. Poincaré był więźniem pewnego sposobu myślenia, pozytywizmu. Nie wiem, czy w szkołach uczą teraz filozofii, czy nie, ale w pewnym momencie może ktoś z Państwa się o tym pozytywizmie coś dowie. Jednym z podstawowych problemów w synchronizacji czasu jest pojęcie jednoczesności. Ten obraz jest niezwykle dziwny. Od XIII wieku malarze przyzwyczaili nas, że obraz malowany jest z perspektywą. Mamy horyzont, mamy perspektywę. W związku z tym, jak ja tu stoję, to tablica za mną jest namalowana ciut mniejsza i tamte kąty można z obrazów, jak się patrzy na ten obraz, to można obliczyć, gdzie stał malarz, jak sobie te... Otóż, jak się popatrzy na ten obraz, to widać tutaj, proszę Państwa, dziwaczne rzeczy. To jest niby stół, ale tu stoi, no powiedzmy, dzbanek do kawy, a to nie wiem na coś. I on jest jakiś dziwaczny. Jeden w tę stronę, drugi w tę stronę. Jakby się temu malarzowi, nie wiem, źle coś widziało, prawda? Perspektywa na tym obrazie jest niepokojąca. Otóż to nie jest to, że Cézanne nie umiał malować. Proszę Państwa, to jest ten sam obraz, namalowany teraz czarno-biały. Może Państwo go widzą. A na obocznym rysunku pokażę Państwu analizę tego obrazu, przeprowadzoną przez Erla Lorana, i która wyjaśnia nam wszystko. Ten obraz to jest jednoczesne, na jednym kawałku płótna, namalowany obraz tej martwej natury, który jest widziany przez czterech obserwatorów i każdy z tych obiektów ma swoją rzutnię i swoją perspektywę. Mamy jednoczesny obraz rzeczywistości, namalowany, widziany przez czterech ludzi. I to jest ten powód, dla którego te obrazy były tak strasznie niepokojące. Popatrzenie na ten obraz sprawia nam pewną trudność. My jesteśmy sami, wymuszamy na tym obiekcie naszą perspektywę, ale jej nie ma, bo ten obraz pokazuje nam jednoczesny obraz widziany przez tylu ludzi. Proszę Państwa, profesor Mankiewicz już o tym mówił. Co? Kto widzi świat tak, jak widział to Cézanne? System GPS. System GPS to robi. To jest, proszę Państwa, rysunek systemu GPS. Tych tam 24 satelity na 6 orbitach, 4 satelity na każdej, prawda? Sobie tam latają, rząd amerykański ma do niego guzik, prawda? W każdej chwili może wyłączyć, teraz Europa wyłączy, to Chirac będzie wyłączył, ale już nie będzie prezydentem. Poza tym pewnie się nie uda postawić tego systemu Galileo, bo nie będzie spełniał spraw sprawiedliwości społecznej obowiązującej w Unii Europejskiej, więc pewnie się nie uda. W każdym razie to jest system GPS. Otóż, proszę Państwa, to jest porównanie. Gdyby namalować lepiej niż na tym rysunku ten samolot, stateczek i ten pancernik, tak jak pędzlem Cézanne'a, to mielibyśmy dokładnie obraz widziany. Zastąpcie Państwo cztery pary tych oczu przez te satelity i macie taki obraz. Jednoczesne spojrzenie przez
które było podstawą tych obrazów. Proszę Państwa, człowiekiem, który poszedł krok dalej, był Pablo Picasso. Był człowiekiem, który stworzył prąd w malarstwie, który się nazywa kubizm. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, Picasso stworzył to, co mu powiedział człowiek o nazwisku Alfred Jarry. Niedawno telewizja pokazywała sztukę, jedyną sztukę, którą napisał Alfred Jarry. Ta króla się nazywa Król Ubu i jak jest napisane w didaskaliach, rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Bohaterem jest Król Ubu i jego żona Uboina i to tyle wyedukowani ludzie znają wiedzą o Alfredzie Jarry. Mniej osób wie, że Alfred Jarry był postacią niezwykle popularną w Paryżu końca XIX wieku. Jeździł na rowerze, zawsze w stroju kolarza. Na plecach miał zepsuty karabin i wędkę, którą łowił ryby w Seksanie. Twierdzą, że łowi je na śniadanie. U boków miał dwa pistolety naładowane ślepakami, z których notorycznie strzelał do ludzi. I był przyjacielem Picasso i utrzymywał się z pisania dla dwumiesięcznika literackiego w Paryżu Mercure de France, artykułów popularno-naukowych. To literaci i artyści piórem Alfreda Jarry poznali odkrycia rentgena, które notabene zrewolucjonizowały całe malarstwo i kiedyś o tym też można by długo mówić. Otóż Alfred Jarry był człowiekiem, który stworzył kubizm. Właściwie tak naprawdę to on stworzył kubizm przez to, no nie wiem, czy Magdo, czy ja mogę mówić, bo nie jest 11, ale rzecz ma aspekt męsko-damski. Mianowicie jedna z towarzyszek życia Alfreda Jarry w pewnym momencie życia stała się towarzyszką życia niejakiego Maurice'a Prinset, a Maurice Prinset to był matematyk, który się zajmował tak zwanym aktuariatem, czyli matematyką ubezpieczeń, ale jednocześnie znał geometrię wielowymiarową i to on, proszę Państwa, wprowadził do kręgu przyjaciół Picasso znajomość geometrii wielowymiarowej. To o nim pisał eseje Apollinaire, twierdząc, że o tej geometrii wielowymiarowej to wszystko dzięki panowi Prinset i tej dziewczynie, która go tam wprowadziła. Otóż, proszę Państwa, to jest pani Jessica Lynch, takiej australijskiej malarki obraz, który pokazuje, jak wygląda trzywymiarowy obiekt, kiedy się go rzutuje na dwuwymiarową kartkę, używając jako kierunku jednoczesnego rzutowania jednej osi przestrzennej. Więc tu mają Państwo, widzą, jak ten kwiat w dziwaczny sposób wygląda. Otóż to, co Państwo teraz widzą, to jest ten obraz, który zapoczątkował i na zawsze odesłał do lamusa klasyczne malarstwo, czyli ten obraz, który się po polsku ze względów cenzury obyczajowej nazywa Panny z Avignon. Otóż tutaj Państwo widzą różne postacie, ale jest ta tak zwana kucająca mademoiselle i ma taką bardzo dziwną twarz. Otóż to jest, proszę Państwa, twarz, która została zdeformowana według rysunków Giffreta, rzutowania czterowymiarowego hipersześcianu na dwuwymiarową przestrzeń. Picasso widział te rysunki od Prinseta i wykorzystał je w swoim malarstwie. Kubizm powstał z matematyki. Czterowymiarowa geometria i pojęcie jednoczesności malarskiej było u podstaw prądu malarskiego, który się nazywa kubizm. To jest jeszcze bardziej dramatyczny przykład takich konstrukcji. To jest Marcel Duchamp. To jest taki drugi twórca kubizmu, człowiek, który był o tyle różny, że nie był artystą, w tym sensie, że żył normalnie, nie żył w komunie i tak dalej. To jest tak zwana naga kobieta schodząca ze schodów. Ten obraz się nazywa. Jest w muzeum w Nowym Jorku. I Duchamp zresztą w pewnym momencie przestał być artystą, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zawodowo grał w szachy. Proszę Państwa, ale ten czwarty wymiar w malarstwie, w kubizmie, to był wymiar przestrzenny. To była przestrzeń. Ale ta wiedza o czterowymiarowej geometrii dotarła do intelektualnej Europy i została przetworzona nieco inaczej, zresztą głównie na skutek tego, co pisał Clifford. I tutaj mamy dwa obrazy dwóch znanych pisarzy. To jest Wells, a to jest Joseph Conrad.
Otóż Wells, jak wiadomo, pisarz fantastyczno-naukowych książek i jak Państwo tam dokładnie przeczytają Niewidzialnego Człowieka albo zajrzą do Podróżnika w czasie, to tam dowiedzą, że oni poruszali się w czterowymiarowej przestrzeni, w której czwartym wymiarem był czas. To są książki, które powstawały dobrze w XIX wieku. Nie było żadnej teorii względności, nic takiego nie było. Czas był czwartym wymiarem. Podobnie z Konradem, którego mało kto identyfikuje z powieściami sensacyjno-naukowymi, ale Konrad do spółki z panem Floydem napisał książkę pod tytułem Spadkobiercy. Ja nawet nie wiedziałem, że ta książka została przetłumaczona na język polski, ale profesor Schneider, który jest największym światowym specjalistą od Konrada, jakiego ja znam, powiedział mi, że jest, to zostało przetłumaczone i że według ich badań udział Konrada w tej książce jest niewielki, ale jest ta książka przypisana Konradowi i w Spadkobiercach takie bardzo dziwne postacie, które tam są negatywnymi charakterami, w pewnym momencie ujawniają, że przybyły do nas z czwartego wymiaru. Więc to pojęcie, ta matematyka była takim chlebem codziennym wielkich ludzi w XIX wieku. Wymiar czasu i pojęcie jednoczesności czasowej odgrywało gigantyczną rolę w literaturze. To jest Marcel Proust w Poszukiwaniu straconego czasu. W twórczości Prousta no to oczywiście jest mnóstwo na temat, ale chyba najbardziej dokładną analizę pojęcia jednoczesności w literaturze zawdzięczamy Jamesowi Joyce'owi. Ja wiem, to strasznie się trudno czyta, poza tym gruba i trudno się w łóżku czyta, bo spada na nos, jak człowiek zaśnie się, człowiek budzi. Ulyssesa, jak Państwo przyjęli, Ulysses ma całe fragmenty, które są geometrycznie i czasowo równoważne. Są linijki tekstu, które są przeplatane ze sobą i trzeba to je czytać w ten sposób, że trzeba zasłaniać co którąś linijkę, ponieważ jest to opis zdarzeń, które zachodzą symultanicznie w różnych częściach Dublina, ale napisane są jedna po drugą. Także technika pisarska Joyce'a była podporządkowana idei, żeby w literaturze przedstawić wydarzenia jednoczesne. Jeszcze bardziej dramatyczną rzeczą jest to, co zostało zrobione w takiej jeszcze trudniejszej książce Jamesa Joyce'a, czyli w Stypie Finneganów, Finnegan's Wake, gdzie pierwsze i ostatnie zdanie jest takie samo. To jest książka, która jest pętlą czasową. Jak się ją dopiero do końca przeczyta, to się okazuje, że ona się zdarzyła w jednej chwili. To zresztą książka, która odegrała wielką rolę we współczesnej fizyce, bo to z Stypy Finneganów pochodzi ten sławne zawołanie trzy kwarki dla mistrza Marka. Mistrza Marka, to się po polskim przekładzie ja zacytowałem to w polskim przekładzie, naprawdę chodzi o kapitana Marka w oryginale. I to... Stąd Murray Gell-Mann wziął słowo kwark na znaczenie tych subelementarnych cząstek. Proszę Państwa, jednocześnie problem pojęcia jednoczesności pomiaru odgrywał olbrzymią rolę w nauce. I problem jednoczesności pomiaru, głównie za skutek rozwoju telegrafii bez drutu i temu, że świat był rewolucjonizowany przez równania Maxwella, takie równania, które najbardziej zmieniły naszą cywilizację, to problem rozchodzenia się fal radiowych i jednoczesności zjawisk zsynchronizowanych z prędkością światła stał się gigantycznym problemem, w szczególności kiedy panowie Michelson i Morley pokazali, że wymyślona, żeby elektrodynamika dobrze działała, substancja o nazwie eter nie istnieje. Nauka popadła w kociokwik. Mianowicie problem był skomplikowany. Są równania, wszystko działa, radio się rozchodzi, telegraf bez drutu działa, Marconi tłucze kasę, jak to się mówi dzisiaj, na nastawianie coraz to nowych radiostacji, ani cholery nie wiadomo, jak to działa. No i powstał skomplikowany problem, jak tą sytuację wyjaśnić. No i różni ludzie się do tego zabierali. Jednym z takich był taki dziwny fizyk szkocki, irlandzki o nazwisku Fitzgerald, który napisał taką pracę, że on by właśnie dopasował te równania Maxwella, gdyby się czas skracał, żeby się długość skracała. Ale wysłał ją do Nature i nigdy się nie zainteresował, czy ona została opublikowana. I w kilkanaście lat potem, jak przypadkiem spotkał redaktora naczelnego Nature, powiedział, wiesz co, ja tam kilkanaście lat temu wysłałem ci taką pracę. Nie wiesz, co się z nią stało. A ona wyszła wtedy, a ciekawe, powiedział Fitzgerald, i na tym się skończyło. On budował samoloty wtedy.
Drugim człowiekiem, który próbował uratować elektrodynamikę, był holenderski fizyk Lorentz, który wymyślił, że w zasadzie wszystko byłoby dobrze, gdyby obserwator lokalny to tak sobie na własne życzenie ciutek zmienił czas w stosunku do tego newtonowskiego absolutnego czasu, który oczywiście istnieje, jest kompletnie absolutny. I w ten sposób powstało coś, co się, jak w nauce o szczególnej teorii względności, nazywa transformacją Lorentza. Ale to była taka, żeby Mickiewicza zacytować, sztuczka kusa. Prawda? Nikt tak naprawdę nie wierzył w to, że ten lokalny czas Lorentza istnieje. Poincaré, który był mistrzem matematyki, potrafił cuda wykonywać z tym pojęciami. Budować tak piękne modele matematyczne, żeby wszystko było matematycznie dokładnie. Ale ciągle to była sztuczka kusa. Był sobie czas absolutny i z jakichś powodów miał obowiązywać ten czas lokalny. No i wszystko, proszę Państwa, nagle się skończyło. Urzędnik patentowy z Berna, niejaki Albert Einstein, niańcząc kolejne dziecko w małym mieszkaniu na Kramgasse w Bernie, dziś to można zwiedzać, paląc takie cygara, które były koszmarne, jak Max von Laue został poczęstowany takim cygarem, to potknął się specjalnie na moście, że mu wypadło do rzeki, żeby go nie musiał skończyć, ponieważ Einstein był strasznie skąpy, to już mu nie dał drugiego. O tym już wiedział, że ta drugie nie może liczyć. Więc to stworzył, napisał te sławne kilka prac. To był ten Annus Mirabilis 905, o którym ja w szczegółach będę mówił. O podstaw tej rewolucji einsteinowskiej polegało zupełnie inna analiza zjawiska jednoczesności. Przeprowadziwszy analizę jednoczesności, tutaj macie Państwo taki eksperyment, który jest w każdej książce i gdyby ten eksperyment był jedynym argumentem to za teorią względności, to nigdy byśmy nie byli w stanie przyznać palmy pierwszeństwa Einsteinowi w stosunku do Poincarego. To jest taka mechaniczna decyzja, że mamy dwa zjawiska, które zachodzą jednocześnie w jednym układzie odniesienia, no a one nie są jednoczesne w dwóch poruszających się innych układach odniesienia. Oczywiście wszystkie układy są inercjalne i kolejność tych zdarzeń jest odwrócona. Otóż to oczywiście o tym wiedział również doskonale Poincaré i to wynika ze zwykłej historyjki synchronizowania zegarów przy pomocy prędkości sygnałów świetlnych. Natomiast to, co Einstein wiedział, to że ta sama synchronizacja musi dotyczyć zjawisk elektromagnetycznych. I to jest to sławne doświadczenie, kiedy w polu dwóch magnetów, doświadczenie Faradaya, przesuwa się pętla z drutem, w której popłynie prąd. No jak obserwator siedzi na magnesie, to musiał to opisywać inaczej. Jak siedzi na pętli, to musiał to opisywać inaczej. I Poincaré, i Lorentz, i Fitzgerald, i Weber, i wszyscy inni nigdy nie byli w stanie zrozumieć, że to zjawisko musi być dokładnie tak samo opisane, jak to czysto mechaniczne zjawisko. I to skapował Albert i dlatego jemu przypisaliśmy palmę pierwszeństwa stworzenia teorii względności. To jest, proszę Państwa, jeden z pierwszych wykładów Einsteina, w którym on posługuje się do sformułowania teorii względności geometrią wielowymiarową. W tym pięknym artykule sprzed 100 lat nie ma słowa o czasoprzestrzeni, nie ma słowa o geometrii wielowymiarowej. Jest po prostu zwykłe x, y, z i t i nie ma słowa o tym, że one w jakikolwiek sposób są ze sobą powiązane. I dopiero naprawdę to wszystko sklepiło się do kupy w wyniku twórczości tego człowieka, czyli Hermana Minkowskiego. Herman Minkowski był nauczycielem Einsteina w ETH w Zurichu i kiedy Einstein napisał swoją pracę w 1905 roku i ta praca dotarła do Göttingi, gdzie Minkowski był profesorem, to Minkowski, jak to zobaczył, powiedział, o, nigdy się nie spodziewałem, że Albert mógłby coś takiego napisać. Otóż Minkowski natychmiast zorientował się, że to powinno być opisane w języku jakiejś innej geometrii. To był w ogóle kongenialny matematyk, jemu zawdzięczamy fundamentalne prace, które stworzyły taki dział nauki, który się nazywa geometrią
kształtu i obiekt, bardzo ciekawy matematyk, geometrię liczb i w ogóle, niestety miał straszliwego pecha, ponieważ zachorował na wyrostek robaczkowy i musiał się zoperować. I koledzy go zarżnęli, chirurdzy z Göttingen. Operacja się nie udała i Minkowski, no jak Państwo widzą, w bardzo młodym wieku zmarł. Otóż Minkowski, to Państwo widzą, jest przedruk jego oryginalnego artykułu, który się nazywał Raum und Zeit, przestrzeń i czas. Powiedział, że naprawdę teoria względności nie jest niczym dziwnym, jest geometrią czterowymiarowej przestrzeni. Tylko ta czterowymiarowa przestrzenia, tak jak u Wellsa i tak jak u Konrada, której trzy wymiary to są wymiary przestrzenne, a jeden jest wymiar czas, to nie ma podziału na czas i przestrzeń. To jest czterowymiarowa geometria, tylko to jest jedna z takich geometrii, o których mówił sobie Riemann. To jest geometria nieuklidesowa. W tej przestrzeni czterowymiarowej Minkowskiego jest inna geometria i tą geometrię symbolizuje to, co było na poprzednim slajdzie i co Państwo tutaj pokazuje, to notabene są oryginalne szkice z dokumentów, które pozostawił po sobie Minkowski, jak on sobie malował te wykresy czasoprzestrzenne i te wszystkie hiperbole. To jest jeszcze raz Minkowski, to jest stożek czasowy, a to jest rzeźba stożka czasowego pana Newmana, która znajduje się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Nie najlepsze zdjęcie mnie się udało, ale takie zrobiłem, jak umiałem. I proszę Państwa, w ten sposób czterowymiarowa, wielowymiarowa geometria stała się naszą geometrią, w której w tej chwili żyjemy. Starałem się Państwu pokazać, że Einstein żył i wszyscy ci ludzie żyli problem analizy zjawisk jednoczesności, czasu, pomiaru czasu, synchronizacji. To nie były abstrakcyjne problemy. To były problemy, którym żyła cała społeczność drugiej, przynajmniej wykształcona społeczność końca XIX wieku. No my nie mamy szansy, aby cała wyedukowana społeczność XXI wieku żyła geometrią teorii strun, o której tak wspaniale kilka tygodni temu na wspaniałej, dzięki pani profesor Marii Krawczyk, zorganizowanej konferencji o fotonach w Warszawie mówił laureat Nagrody Nobla David Gross. My nie mamy takiej szansy, bo myśmy wykreślili matematykę ze szkoły. My mamy taką cywilizację, w której co rok w maju odbyła się kontredans bęcwałów, których pokazuje z lubością telewizja, którzy plotą, prawda, wszystkich od prezydentów, premierów, marszałków i jak oni się tam nazywają dalej, prawda, pomniejszych czynowników, którzy opowiadają, że zawsze nie umieli matematyki, zawsze mieli dwóje, prawda, zawsze ściągali na maturze i tak dalej, a potem się dziwią, że im dopisują tylko czasopisma. Otóż my nie mamy takiej szansy. To jest ta różnica tej cywilizacji. I dlatego rozwój nauki w tej chwili jest znacznie wolniejszy niż był w XIX wieku. Nie żyjcie Państwo w przekonaniu, że rewolucja naukowo-techniczna końca XX lub początku XXI wieku w ogóle śladowo dorównuje do rewolucji technologicznej, która była w XIX wieku. Nie, my się poruszamy jak muchy w miodzie, żeby nie użyć innego określenia, bo czas jest wczesny, żeby w porównaniu z tym, jak rozwijał się postęp. My w ogóle nie wiemy, co to są problemy. My twierdzimy, że mamy jakieś problemy na przykład demograficzne, że gdzieś za dużo ludzi jest. Wiecie Państwo, o ile procent zwiększyła się ludność Nowego Jorku w XIX wieku? 100 razy. 100 razy. Nowy Jork w 1800 roku i w 1900 roku to były miasta, których liczba ludności się zmniejszyła o 100 razy i życie w tym mieście 100 razy większym było znacznie czystsze, znacznie lepsze i znacznie bogatsze we wszystkie aspekty normalnego, cywilizowanego życia niż 100 lat przedtem. Więc nie wierzcie Państwo w ten cały ten postmodernistyczny bełkot o tym, że jest nas za dużo i tak dalej. To wszystko nieprawda. Otóż XIX wiek udał się dlatego, że znali ludzie matematykę. Nauka była elementem tworzącej się cywilizacji. Ale oczywiście koniec i początek XX wieku to nie były tylko obrazy Picassa, twórczość Giffreta i Prince'a i pisarstwo Wellsa, Conrada i Jamesa Joyce'a.
to były również inne zjawiska cywilizacyjne i o nich troszeczkę porozmawiamy sobie, jeśli Państwo będą mieli chwilę czasu jutro. Dziękuję bardzo.